Bonjour, bonjour. Dzisiaj będziemy robić kotlety mielone à la zawieszone. Potrzebne nam tutaj będą chujowe, czyli dobre po holendersku, mięsko ze świni i z byka. Przepraszam, z krowy. Jedno jajko. Cztery cebule, z czego jedną już troszeczkę posiekałem tym ostrym nożem ze stali nierdzewnej. Samurajskiej stali, bułka moczona w mleku, którą już moczę od 14 dni, oraz bułka tarska. Przepiaszam. Bułka tarta, ale bułeczka tarta własnoręcznie. No i dwie patelnie. Jedna będzie po to, żeby sobie cebulkę zesmażyć, a druga będzie po to, żeby usmażyć już kotleciki. Więc kroimy cebuleczkę. Tutaj już ją troszeczkę pociakale. O! Ja pokażę, jak ja to specjalnym sposobem robię. A tu po ciarusku pozaciągałem. O! Bardzo szybko. Ciachamy. Siachamy, sorry. O! Kusina tu przyszła. Przyszła kusinka. Hello. I tutaj tak. Ciach, ciach, ciach. Siach, 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 siach. Później po ciachaniu tej cebulki bierzemy i na tej patelni zesmażymy na olejku. Ale pamiętaj tak, musi być delikatnie zesmażona, nie może być za bardzo. I cebulka, jak widać, jest pokrojona. Oś tam paluszka się charatnęło delikatnie, ale nic się nie stało. Pamiętajcie, że paluszek jest w lodówce, a szyciem zajmie się potem Gosia. Dziękuję. Teraz tą cebulkę weźmiemy i wrzucimy na tą oto patelnię, która jeszcze jest nierozgrzana. 3 minuty później. Gosia zszyła mi paluszkę, nawet śladu nie ma. Używała do tego starego chleba plus pajęcze sieci. Zobacz ta, nawet śladu nie ma. Bierzemy już się tutaj, nam rozgrzał tłuszcz. Tyk! I sypujemy cebulencję. Oj, się rozsypało trochę na boki, nie szkodzi, nie szkodzi. Zawsze potem można zjeść za 2 tygodnie tą cebulkę. Nie! No. Dziękuję. Smażymy cebulkę tutaj na już tym rozgorzanym oleju, ale mamy tu jeszcze te chujowe mięso, nie? I po 4,50. Rozkrawamy tutaj plastykiem, jakby to powiedział prawdziwy polski Holender. Trzeba podzielić i wrzucić do tego tutaj różowego gejowskiego pojemnika. To się będzie. Wrzucamy. Papiera nie jemy, papiera nie. A plastik do śmieci. I mieszamy. Cebulka się lekko zeszkliła, troszeczkę się przypaliła, ale już dalej nie smaży. Dlatego ją teraz wrzucę tutaj do tej różowej, gejowskiego, różowego, gejowskiego pojemnika, po to, żeby tam sobie była i potem ostygła. Uwaga, wsypuję. Oj, ale para. O, i teraz niech ona sobie ustygnie. Babka, wszystko ładnie tutaj wystygło. Teraz bierzemy jedno jajko, rozbijamy, oj, rozbiłem, wrzucamy tutaj żółty gumieka, tu wyrzucamy na śmieci, bierzemy bułeczkę, którą już tak długo moczyłem, wyciskam ją z tego mleka, jak ktoś lubi, to może bułeczkowe mleko wypić. O. Stocna. Żeby nie było tutaj nawet na kapelusza, żeby nie było. O, jeszcze, ale jeszcze nie zgadza. Dobra. I teraz wrzucamy tutaj sobie, tylko rozciepczamy. O. Ciapciamy na wszystkie strony świata. Wleczko do mycia.
prączki płuciemy. Proszę! A nie, 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 ja myślałem, że ktoś puka. Sorry. Tu troszeczkę soli. Soli. Pieprzu. Pieprz musi być. Dużo pieprzu, dużo, dużo, dużo pieprzu. I knoflooka, czyli czosnek w pudrze. Też dużo musi być. O. Trzeba otworzyć, bo się skończył tamten. Się będzie. Zawieszony, sprytny. I teraz to bełtamy. Jedziemy ostro. Miało być po francusku, a wychodzi jak po chińsku. Później zostawimy to, żeby się przegryzło. I merdam, i klecz, i ta ucha. Ucha. Tu panierka czeka. Potem wam pokażę, jak trzeba ładnie kleić kotlety, żeby mięso się nie kleiło do dłoni. Teraz zacznę kleić kotleciki. Mamy tutaj przygotowany fudż. Bierzemy trochę kotleta i go klepiemy. Proszę bardzo. To jest specjalna sztuka opracowana przez starych chińskich mnichów, nazywająca się kotlet mieluny. Leciutko wodą sobie tutaj warto łapki opruszyć i wtedy kotlecik ładnie się ułoży. Delikatnie. Po panierce. O, i można uklepać. I jedziemy z następnym. Proszę bardzo, proszę. Bierzemy go tutaj. Klepiemy. Szybko. O, troszeczkę wody nie zaszkodzi. Jego panierkę. Jak ktoś się nudzi, to może się pobawić w mięsie i na przykład sobie tutaj zmięsać. Dobrze skleić. Zrobić takiego bałwana obrażonego, nie? No piękny, ale tak nie polecam go smażyć, bo patyczki mogą się przypalić. Tutaj mamy zrobione kotlety mielone. Liczymy ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 kotletów. Pechowa liczba. Potem na tej patelni rozgrzejemy tłuszczyk i będziemy je smażyć. Tu się kotlety skwierczą, proszę bardzo. Mademoiselle Messier. Pięknie, pięknie. Ujojuj, ale upakowałem wszystkie na jednej patelni. 13 kotletów. Tutaj kotlety się skwierczą. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Normalnie jest wspaniale. Zaraz je przerzucę na drugą stronę. Córka nie przeszkadza, bo tutaj się kameruje. Teraz przewracamy kotleciki. Zobaczymy, jak będą wyglądały na zewnątrz. Są na razie jeszcze surowe. Ale tutaj zobaczymy sobie od tego, że... O, jak się ładnie przypalił. Ojojku, będą dobre oczywiście. Ojojoj, nawet miom, miom, miom. Czujecie ten zapach i smak? Ja czuję. Ojejku. O, jak fajnie. Tu się trochę posmażą. Normalnie aż mi język, akcent francuski uciekł, takie pyszne będą. No, tu się trochę rozpasił. Gosia, wiesz jakie dobre będą? Ojej. Pierdziu, ale ładnie się posklejały. Dobra, już nie będę sklejał z akcentem, bo się mnie to męczy. Przecież ja nie jestem Francuzem jakimś, nie? No. O, i teraz one się tutaj
Stukają ładnie, nie? Panierka działa. A miałem nie mówić po francusku, ale ja jestem dziwny człowiek. No ale co? Wyglądają dobrze. Wyciągamy papierek tutaj śniadaniowy jest, żeby nam tłuszczyk ciągnęło wszystko. O. Z drugiej strony. Zaraz, poczekaj, córeczko. O. Krupiące jest. Wykładamy. Wykładamy. I będzie wyżera. Normalnie, jak zawsze. To specjalista od mielonych. O. Tam jak tłuszczu nam to wyssie.